Witajcie moi drodzy, dzisiaj jak w tytule filmu przy jeżynach. Zobaczcie jak one ładnie przezimowały. I teraz co, przystępujemy do cięcia, jak to robić, nie jest to wcale trudny proces. Jeżyny owocują na pędach dwuletnich, więc to co wyrosło tutaj o, na tych pędach będzie owocować. A te, które owocowały, po prostu usuwamy przy samej ziemi. Które owocowały, bardzo łatwy widok, o zobaczcie, martwe, takie, które owoce były przy samej ziemi. Usuwamy te pędy. One już do niczego nam się nie przydadzą. Jedna kandydatka do usunięcia, tutaj druga. O, tutaj macie nisko też martwe. Usuwacie. Usuwacie. O, i zobaczcie, martwe praktycznie mamy już usunięte. Najprostsza część roboty zrobiona. Tak jak przy malinach jesiennych, usuwacie przy samej ziemi. Tak, tu jeszcze kolejna została, więc usuwamy martwe. To już usunąłem. Także zabieramy. Niepotrzebne to wszystko. Tak, tu jeszcze coś zostało nam. A nie, to było już ucięte. Ok. To jeśli chodzi, tu jakaś od sąsiada jeszcze przebija. Usuniemy. Dobra. Tak to moi drodzy wygląda. I teraz tak, zobaczcie na te jeżyny. No w sumie nie są aż takie wielkie. Jeżeli by były dłuższe, tak, jakieś takie wiotkie, to możecie je skrócić. Ale jeśli tak jak tutaj macie u mnie, takie może mniejsze troszkę skrócę. O. Z tych większych pąków będą ładniejsze. Będą po prostu... O, widzicie, już bym źle trzymał. To też ważne przy cięciu. Centymetr nad pąkiem. Tak, tu jest, nie jest też takie ważne jak przy drzewkach owocowych, ale lepiej tej zasady się trzymać, że po prostu... Te ostrze idzie do środka, a te tam, gdzie wycinacie, tak? Pamiętajcie o tej zasadzie. Czy tu trochę nie za gęsto? Może tu całkiem wytnę, tak? Takie krzyżujące się też możecie pousuwać, bo będzie mniej owoców, ale one będą wtedy po prostu takie, które gdzieś tam na północ odchodzą, tak? W cieniu bardziej zacienione. Taka dosyć słaba gałązka. Troszkę przerzećcie, moi drodzy. Nie szkodujcie. O, te cienkie gałązki wycinamy, tak? Gdzieś tam z tyłu rosnące, takie nierokujące czy słabsze, wycinamy. Tak, zostawiamy około 70% gałązek. Te, które gdzieś tam uciekają, skracamy. Nie ma sensu, tam po co mają iść. O, nas interesuje najbardziej wystawiony na słoneczny obszar i te grubsze, tak? O, myślę, że wystarczy. Tu jeszcze może za duże zagęszczenie jest tych, żeby nie nachodziły na siebie po prostu. Bo raz, że utrudniony potem jest zbiór. To jest akurat odmiana kolcowa. Polecam odmiany bezkolcowe. Ponieważ, no wiadomo, po co się kłuć. Tak, tu jeszcze może taka jedna, która idzie do środka. I ta troszkę zagęszczająca. I jeszcze tą wytnę i to już koniec. O. Więcej nie będę ciął. Zobaczcie, taki krzew już śmiało możecie teraz dać nawozu, tak, czy organicznego, czy mineralnego, czy jakieś azofoski, tak. I taka już praktycznie jest jeżyna przygotowana do sezonu. To wszystko, moi drodzy. Pytania w komentarzach. Pozdrawiam, cześć.